czerwonego fortu. Wielu biografów cesarza opisywało wieczory po zachodzie słońca, kiedy to monarcha siadał na swym czarnym tronie i zabawiał się rozmowami z dworzanami. Najbardziej jednak cenił spotkania ze swym pierwszym ministrem Birbalem, który był nie tylko mądrym zarządcą, ale i dowcipnym interlokutorem. Cesarz lubił układać swemu wezyrowi drobne niespodzianki, ale jeszcze bardziej cenił sobie sposób, w jaki Birbal potrafił z nich wybrnąć. Pewnego wieczoru cesarz zażyczył sobie, aby każdy z dworzan przyniósł mu w darze jedno jajko. Nie uprzedził jednak o tym Birbala. Kiedy już wszyscy złożyli przed swym władcą siedzącym na marmurowym tronie na białowe daniny, Birbal zaczął kiać. Zapytany, czemu od jeden poskąpił swemu panu daru, nie złożył jajka, odparł. Najjaśniejszy, tylko kury znoszą jaja, a usłyszałeś zapewne, że ja jestem kogutem. Zazdrośnicy dworscy z zawiścią patrzyli na faworyzowanie Birbala. Kiedyś podsunęli cesarzowi trzy pytania, na które wezyr miał odpowiedzieć. Przekonani byli, że dobrze odmyślili sposób ośmieszenia ministra. Pytano więc, ile jest gwiazd na niebie? Gdzie jest środek ziemi? I wreszcie, ilu ludzi żyje na ziemi? Birbal kazał przeprowadzić barana. Oznajmił, że na niebie jest tyle gwiazd, ile włosów ma baran. Jeśli podczaszy chce wiedzieć ile, to niech sam policzy. Na drugie pytanie odpowiedział, rysując kredą linię na posadzce dziedzińca. Tu przebiega środek ziemi. Jeśli podczaszy wątpi, niech sam zmierzy. Na trzecie pytanie odparł, że jest trudne. Są bowiem na ziemi kreatury podobne do podczaszego i innych i nie wiadomo, czy są to ludzie. Gdyby je zabić, liczenie byłoby znacznie łatwiejsze. Thank you.